Co jeszcze można powiedzieć o błyskawicy, czego dotąd nie powiedziano? Odkąd 3 lata temu wrócił na boisko, sukces go nie opuszcza. Teraz stał się idolem na całym świecie. Miłość na sprzedaż. Odcinek 57. Trzy lata później. Mówi się, że za każdym wielkim mężczyzną kryje się wielka kobieta. Monika Sabater, żona Valdesa, jest dla niego wielkim wsparciem. Dziś razem zaprezentują nową linię ubiorów sportowych zaprojektowanych przez wielką kreatorkę mody Eleonorę Moncada. Masz się trzymać prosto. Zajrzę do dziewcząt. Niech ktoś zawoła błyskawicę. Błyskawica, linia sportowa dla ciebie.
Wspaniale. Aż tyle udało się dla mnie zrobić. Wyglądasz jak królowa. Zaczekaj, aż zobaczysz Lucję. Mieliśmy dotrzeć na koniec pokazu. Jest przestraszona. To będzie dla niej wielkie przeżycie. To oni się przestraszą, kiedy ją zobaczą. Moje gratulacje. Dziękuję. Wspaniała kolekcja. Podobała ci się? Dziękuję, że przyszedłeś. Świetna kolekcja. Podobała mi się. Do widzenia. Odnieśliśmy sukces, kochanie. Dzięki Bogu wszystko poszło wspaniale. Dziękuję. Kocham cię. Jak ci się podobało, wuju? Nie znam się na tym, ale wygląda na to, że przynajmniej jeden interes w rodzinie pójdzie dobrze. Na pewno kłopoty twojej firmy są tylko przejściowe. Alberto nas osaczył. Jak to możliwe, że przez ostatnie lata ani jeden projekt, ani jeden, który praktycznie należał do nas, nie wypalił? Wszystkie przejął on. Jeśli nadal tak będzie, zrujnuje mnie. W dodatku musieliśmy zostać wspólnikami w budowie centrum turystycznego na plaży. Może nie powinieneś się na to godzić. Musiałem. Inaczej groziło mi bankructwo. Ohyda. Okazuje się teraz, że ten gamoń stał się modelem i projektantem. Czy nigdy nie skończy mu się fart? Niestety odniósł sukces. Potrafi wykorzystać sytuację. Co to? Bronisz tego gamonia? Wolałbym tu nie przychodzić. Musieliśmy ze względu na dziadka. Wiem, ale gdybym miał tu być dla tego gamonia, jak mój tato, wolałbym zostać w domu. Kiedy go widzę, żołądek mi się wywraca. To naprawdę wspaniałe stroje. Na pewno chcesz mieć całą kolekcję. Myślisz, że dostaniesz coś dla mnie od szefa? Nie mogę prosić o to pana Sabatera. Zabiłby mnie. Spróbuję porozmawiać z Moniką. Dziękuję, mamo. A ty spróbuj z Adrianem. Wiesz, jak nienawidzi błyskawicy. Mejor ni le intento por ahí. Zobaczę, co da się zrobić. Nie miałem nic przeciwko temu, żebyście poszły na pokaz. To ja nie miałem na to ochoty. Nie mamy ci tego za złe. Moja noga tam nie postanie. Kiedyś musimy spotkać się z mamą. Może ty, bo ja nie. To twoja mama. To, że ja nie chcę jej widzieć, nie znaczy, że wy również. Bardzo chciała, żebyśmy przyszły. Umiera z tęsknoty. Nie sądzę. Jest to 3 dni, tylko raz zadzwoniła. Musiała zorganizować cały pokaz. Można jej pogratulować. Jak zawsze, praca jest dla niej najważniejsza. Nie interesuje mnie, czy jest z nami, czy nie. Od tylu lat żyję bez matki.
Llevo muchos años viviendo sin una madre. Wciąż nie jestem pewna, czy powinniśmy iść na to przyjęcie. To doskonała okazja, żeby Lucia się ujawniła. A ty powinieneś odpoczywać. Za nic w świecie nie chcę stracić tego przedstawienia. Tyle czasu czekamy na ten moment, jednak obawiam się, że znów ją skrzywdzą. Choćby chcieli, nie mogą. Lucia jest teraz moją żoną i właścicielką firmy. Ma ich w garści. Idziemy. Niewiarygodne. Voy a olvidar lo que tú y yo, amor, vivimos del pasado. Osłupieją, kiedy cię zobaczą. Pomyślą, że widzą upiora. Idziemy. Alberto odrzucił zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Myślałam, że potwierdził obecność. To prawda. Ale ostatnio każe się prosić i nie odbiera telefonów. Ta impreza nie ma nic wspólnego z naszym projektem. Poza tym Alberto jest chory. Raczej umierający. I oby skończył jak najszybciej. Byłaby to dla mnie prawdziwa ulga. Mówi się, że zastąpi go żona. Kobieta? To niemożliwe. Co ona może wiedzieć o budownictwie? Poza tym na pewno omamiła go jakaś wywłoka. Kto inny chciałby wziąć sobie takiego umarlaka? Możesz jeść, pić. Co zechcesz? Zaraz wrócę. Wyszłam po raz pierwszy od lat. Miałeś poznać mnie z paniami z towarzystwa i... Jakimi paniami? Potrafisz grać brydża, golfa? Tenisa? Nosisz luksusową biżuterię? Nie, te wiedźmy śmiałyby się z ciebie. Nie mam biżuterii, ani nie gram w te gry, a to dlatego, że ty nie zadałeś sobie trudu. Dość mam twojego narzekania. Chciałaś tu przyjść? Więc wytrzymaj. Nigdy nie widziałem tylu lasek naraz. Wyglądają jak trzeba. Tylko zaliczyć bramkę. Dziękuję już, mamę. Może uda nam się jakieś poderwać. Coś ty. Możemy je zabrać do mojej babci. Wypijemy po parę drinków i zobaczymy, co dalej. Pasuje ci? Pasuje. Ciekawe, co one na to. Wszystkie będą chętne. Założysz się? Idę do toalety. Jak wrócę, zobaczymy. Rzuć tylko okiem. Nie widziałam cię, Fanny. Gdzie byłaś? Kręcę się tu. Ten wieczór to prawdziwy sukces. Monika i Diego na pewno są zadowoleni. To wszystko jest dziełem Moniki. Przekonała do tego Diego. Ma nosa do interesu. Przeszła dobrą szkołę. Na zdrowie. Dawno cię nie widziałam. Sí.
Myślałem już, że nie dostanę się do sławnego modela. Przestań się ze mnie śmiać, nie było mi łatwo. Świetnie sobie poradziłeś. Może połkniesz bakcyla, to chyba niezły interes. Tak, spójrz, jak spełniły ci się wszystkie marzenia. Nie wszystkie, jedno nie mogło się spełnić. Nie przedstawiłaś mi córek. Nie przyszły się przywitać, ale na pewno gdzieś tu są. Zadowolona? Bardzo. Na pewno będzie to nasz